Chrystus jest taki sam. Wczoraj, dziś i na wieki. On się w ogóle nie zmienił. Jezus Chrystus jest taki sam. Wczoraj, dziś i na wieki. On jest jedynym Zbawicielem. On jest jedyną drogą do Ojca. On jest ciągle taki sam. Ja wiem, że w tym katolickim kraju na pewno słyszeliście o Jezusie. Słyszeliście, że przyszedł na ziemię 2000 lat temu. Słyszeliście na pewno o tym, że czynił wielkie znaki i cuda, że uzdrawiał ludzi, że uwalniał zniewolonych, że wypędzał demony, że objawiał drogę do Ojca. Na pewno słyszeliście o tym, że poszedł na krzyż, że tam przybito go tego krzyża, że tam w wielkich bólach i cierpieniach, w wielkiej męce, zmarł na tym krzyżu, został pochowany w grobie, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Na pewno większość z was zna tą historię. Tylko wiecie co? To nie jest tylko historia. To nie jest tylko coś takiego, że to się kiedyś wydarzyło i to nie ma przełożenia na wasze życie. Bo Jezus Chrystus jest taki sam. I to, co się wtedy wydarzyło 2000 lat temu, jest aktualne dzisiaj dla ciebie. On jest ciągle taki sam. On już powstał z grobu. On zmartwychwstał. On żyje i króluje, jest jedynym Bogiem. Jest jedyną drogą do Boga Ojca. Jest jedynie życiem i prawdą. Tylko On, Jezus Chrystus. On dzisiaj tak samo uzdrawia, On dzisiaj tak samo uwalnia ludzi. On 2000 lat temu to wszystko już uczynił dla ciebie. Ty dzisiaj możesz z tego skorzystać. Ty dzisiaj możesz być człowiekiem zdrowym i wolnym. Ja z tego skorzystałam, wiecie? Dla mnie to nie jest tylko historia. Ja wiele lat temu, kiedy byłam na dnie swojego życia, jako człowiek pełen kompleksów, w bardzo złym stanem psychicznie, ja zawołałam do tego Boga i powiedziałam, jeśli Ty jesteś prawdziwy, jeśli to nie jest tylko tak, że tamci ludzie, oni doświadczali Ciebie 2000 lat temu, ale jeśli dzisiaj jesteś aktualny dla mnie, jeśli Ty żyjesz, Ty możesz zmienić moje życie, to zrób. Bo ja nie potrafię sobie poradzić. Wiecie co? I On przyszedł do mojego życia. Ja spotkałam Boga w swoim pokoju. Nie w kościele. Poznałam Boga, który jest życiem, który jest prawdą. Który jest miłością. On jest ciągle taki sam. I Ty dzisiaj możesz Go doświadczyć i poznać tak samo jak ja. Ja jestem zupełnie nowym człowiekiem. Ja narodziłam się z Bożego Ducha. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie. On wziął na krzyż moją słabość. On wziął na krzyż Twoją słabość. On wziął na krzyż Twoją chorobę i moją chorobę. Przekleństwo. Oddzielenie od Boga, odrzucenie. On wziął cały syf. On wziął całą religię na siebie. On nie popełnił żadnego grzechu, ale pozwolił, aby ludzie przypili go do tego krzyża. Abyś Ty dzisiaj mógł skorzystać z wolności. To się nazywa łaska. To się nazywa łaska i wielka miłość Boga do człowieka. Że dał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, aby On przyniósł ludzkości wolność. Na krzyżu Golgoty wykonało się. Wykonało się. Dzisiaj możesz być wolny, dzisiaj możesz być zdrowy, dzisiaj możesz być szczęśliwy, dzisiaj możesz pójść do Nim, wiedzieć, że pójdziesz do nieba i doświadczyć nieba tutaj na ziemi. Dzisiaj możesz mieć relację z Bogiem, który jest żywy. Pytanie, czy chcesz tego skorzystać? Ja z tego skorzystałam, bo On się nie zmienił, On jest taki sam. On tak samo dzisiaj jest wielkim i potężnym Bogiem. Ja doświadczam Jego potęgi w swoim życiu. Ja zostałam uzdrowiona. Ja zostałam uwolniona. Zmieniło się całkowicie moje życie dzięki Jezusowi. I tak samo może zmienić się Twoje życie. Pytanie, czy chcesz skorzystać z tej wielkiej dobroci, łaski Boga. Wystarczy, że odwrócisz się od grzechu niezależności. To On oddziela Cię od Boga żywego. Wystarczy, że podejmiesz decyzję, że chcesz poznać Tego, który stworzył Ciebie. To jest bardzo proste. Wystarczy, że spokutujesz ze swojej niezależności, nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka, żadnego księdza, żadnej instytucji.
Zawołaj z głębi swego serca. Poznaj Boga jako swego Ojca. Poznaj Boga, który jest życiem, który może zmienić twoje życie, tak jak zmienił moje. Bo Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Amen. Amen. Amen.